Dzień dobry. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, bo jest ze mną wiceprezeska Polskiej Akademii Nauk, profesor Natalia Sobczak, która zajmuje się materiałoznawstwem, na którym ja nie mam, o którym ja nie mam zielonego pojęcia, więc powiedz mi proszę, co to w ogóle jest. Inżynieria materiału, a nauka o materiałach wszystkich. I metale, i ceramiki, i polimery. No, ja to widzę głównie metal. Co to w ogóle jest? Bo mamy taką piękną kolekcję. Ale moim obszarem, którym najbardziej się zajmuję, to jest inżynieria ciekłego metalu. To znaczy wytwarzanie różnych wyrobów ze stopów. Metodami odlewniczymi, ale również metodami spawania. Tam, w wszystkich procesach, gdzie jest zaangażowany ciekły metal. I spiekanie, i lutowanie, i nawet nowe technologie additive manufacturing. Wszystko, co jest związane z pojawieniem się przynajmniej na krótkim etapie wytwarzania jakiegoś wyrobu ciekłego metalu. I ty to sama wszystko zrobiłeś? Ja może bardziej byłam pomysłodawcą niektórych rzeczy, ponieważ razem z mężem jesteśmy odlewnikami. Jestem wow. Odlewniczką i kolekcjonujemy odlewy z różnych stron świata. Niesamowite. Okej, okay, to już jestem zainteresowany, powiem szczerze, bo to, co widzę, to mi się bardziej kojarzy z Akademią Sztuk Pięknych, ale przecież to, czym się zajmujesz, to jest raczej dyscyplina naukowa. Dokładnie, to jest piękne zaklęte w metalu. Ale oprócz tego, że lubimy piękną biżuterię odlaną, ale również piękne samochody, większość części wykonanych metodami odlewniczymi, statki kosmiczne, ale również części zamienne dla człowieka, chociażby sztuczne serce, implanty, bardzo szeroki wachlarz potrzeb takich wyrobów, to jest wysoka nauka. Między innymi ja osobiście jestem pasjonatem mikroskopii kolorowej i świat pięknego metalu zaklęty w strukturach, między innymi kolorowy świat struktury materiałów, metali. Super, to pokażemy oczywiście okładkę. To jest dodatkowy obszar, gdzie mamy oprócz tej bardzo ważnej wiedzy o charakterze naukowym, praktycznym, metodologicznym, no jest to po prostu piękne. Niesamowita sprawa, czyli inżynieria materiałowa w pewnym sensie łączy się ze sztuką, w każdym razie z estetyką na pewno, a w drugiej ma też komponent naukowy. Niewątpliwie. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o inżynierię materiałową, a szczególnie odlewnictwa, rolę odlewnictwa w rozwoju cywilizacji jest przeogromna. To podaj może jakiś przykład. Wiem, że to przed zanim zaczęliśmy, powiedziałeś mi, że Elon Musk teraz się złapał, właśnie zabrał się za odlewanie. No jeżeli mówimy o ogólnie o rozwoju cywilizacji, to już 7000 lat przed naszą erą są dowody na to, że były już pierwsze odlewy. Człowiek prawdopodobnie wytwarzał to przez przypadek. Był jakiś cud boski, że człowiek trafił na metal, głównie to było złoto, samorodki, i zaczął wytwarzać z tego pierwsze wyroby. Ale już w 5000 lat przed naszą erą już pojawiły się stopy. A to już inżynieria ciekłego metalu. A to był jeszcze, mówimy o erze kamiennej. Więc od tego wszystko się zaczęło. Natomiast teraz nie możemy sobie wyobrazić życia bez metali. Ja pamiętam, że mój ojciec chrzestny, kiedy wybierałam zawód, to on mi powiedział tak. Jest tylko kilka zawodów, które były, są i będą. Pierwsze to jest lekarz, nauczyciel, prawnik, budowlaniec i metalurg, odlewnik. Więc no tak było, jest i będzie. Metale zawsze będą potrzebne. Ale jeżeli chodzi o kierunki rozwoju, to absolutnie dla mnie jest niesamowity, fantastyczny przykład taki z jednej strony takiego podejścia bardzo odważnego do inżynierii z punktu widzenia rozwoju inżynierii materiału. Powiedziałabym wręcz bezczelnego. W życiu bym na to nie wpadła, że to można takie coś zrobić, ale to zostało już zrobione. I takim wizjonerem w zakresie inżynierii materiałowej, odlewnictwa wysokociśnieniowe, okazał się wszystkim nam известny bardzo dobrze Elon Musk, ponieważ wymyślił sobie, że odleje pół samochodu. Niesamowite. Nie ma dobrej pracy teraz Elon Musk, a tu się okazuje, że jednak coś tam umie. I to w krótkim czasie postawił swoje warunki.
Zatrudnił zespół młodych ludzi, oczywiście to sztuczna inteligencja na pewno odegrała swoją rolę. Doskonałe programy komputerowe, ale nie wszystko, żeby te programy komputerowe pozwoliły na taki zwariowany pomysł, trzeba mieć bardzo wiele danych. Ale czemu to jest zwariowany pomysł? No, odlał kawałek samochodu, to odlał. Nie, przepraszam bardzo, jeżeli to jest w sumie policzone gdzieś około 370 części samochodu wytworzonych z kilkunastu materiałów. To i aluminium, stopy aluminium, magnez, stal, żeliwa i tak dalej, i tak dalej. Różne stopy, kilkanaście materiałów, więc żeby odlać, zrobić jeden odlew, trzeba znaleźć jeden stop, który by zadawalał i spełniał wymogi materiałowe tych kilkunastu materiałów. To jest niesamowite. Co więcej, tam była kilka technologii. I odlewniczy, i spalniczy, i lutowanie, i obróbka plastyczna, i klejenie, i tak dalej, i tak dalej. To trzeba było zastąpić jedną technologią. Ale to wymagało zmiany konstrukcji pół samochodu. I co więcej, zrobił to z taką precyzją, a jeszcze wizją. Wszystko to jest zamknięte w takiej komorze olbrzymiej i jest to environmentally friendly. To znaczy, no, często mówimy o tym, że odlewnictwo, metalurgia, to jest brudny przemysł, a jednak to wszystko jest zamknięte. Te gazy są utylizowane, nic nie dostaje się do atmosfery. A proszę wziąć pod uwagę, to ho, 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 kilkanaście wieków temu król Edward I zwrócił pierwszy uwagę na ochronę środowiska i zabronił stosowanie spalania węgla. Więc to jest wszystko, obraca się z jednej strony skrócenie czasu, 60 sekund, to co wytwarza się te 300, ponad 350 części miesiącami do 30, do 60 sekund poniżej. Wow. To jest niemożliwe. Jeden strzał, bo to tak się nazywa, strzał z jednego stopu, jedna część, oczywiście tam to jeszcze wymaga dopracowania, ale kierunek jest wskazany. Aktualny rozwój techniki, nasze możliwości na to pozwalają, więc to jest nasza przyszłość. Przede wszystkim mamy ogromne problemy z surowcami. Wiele pierwiastków albo nie mamy, albo nie wolno stosować. Więc musimy ciągle zmieniać składy chemiczne stopów. Ja nie wiem, czy jest znane, co to znaczy po angielsku, czy państwo wiedzą, co jest po angielsku, jak nazywa się odlewnie w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem. Kitchen. Ja to dokładnie. Więc my dodajemy jedne pierwiastki, zastępujemy innymi. Szukamy najlepszej kombinacji tego smaku, a to znaczy kombinacji charakterystyk materiałowych, które nas zadowalają. Więc to rozwój na pewno będzie, nie ma możliwości, żeby ten zawód odlewnika w którymś momencie rozwoju cywilizacji zanikł, ale bez sztucznej inteligencji na pewno to nie będzie aż tak spektakularny postęp. Ale powiedziałeś o zawodzie odlewnika, to co można robić po takich studiach? No przede wszystkim to jest inżynieria materiałowa. Jeżeli chodzi, co można robić. Tak jak powiedziałam, nie wyobrażam sobie rozwój naszej cywilizacji. Przecież to wszystkie zakłady związane, chociażby zakłady samochodowe, zakłady lotnicze, gdzie odlewane są łopatki turbin, wiele części elementów, przemysł kosmiczny, przemysł energetyczny, wszystkie turbiny, wiatraki, komputerowe, obudowę komputerów, teraz super lekkie, magnezowe na przykład, przemysł medyczny. Ale to jest praca przede wszystkim badawcza, czy także na przykład nie, jest coś... Nie, to konkretny i każdy duży zakład, firma, zwłaszcza korporacje mają centrum badawczo-rozwojowe, bo ciągle mamy problemy dnia codziennego, chociażby pojawiają się wady w odlewach. Trzeba zidentyfikować, co za to odpowiada.
czy surowce, które zastosowaliśmy i były niewystarczającym stopniu dobrze przygotowane czy przebadane. Mamy przykłady, ja mam takie przykłady z mojej praktyki, gdzie były kupowane surowce o podobnym składzie chemicznym i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie powinno to wpływać, a jednak wyroby wykonane w sposób znaczny, my mówimy defect-free castings, zawierały wady, więc trzeba to przybadać, ocenić. Poza tym są pewne wady, które są dopuszczalne, więc taki specjalista w zakresie ciekłego metalu, inżynierii ciekłego metalu, jest w stanie określić, czy można dany wyrób dopuścić do użytkowania, a zwłaszcza jeżeli my mówimy o medycynie, gdzie jest ogromna odpowiedzialność. Mówimy o samolotach, o statkach kosmicznych, gdzie najdrobniejsza wada może skutkować katastrofą. Co więcej, nawet w samym procesie technologicznym wytwarzania tych odlewów ogromne znaczenie ma dobór materiałów nie tylko samego stopu, ale na przykład materiał tygle. A jeżeli on będzie nieodpowiednie przygotowany, taki tygiel może nawet pęknąć podczas wytapiania. Jest awaria, może być wybuch. No, różne zdarzają się sytuacje, więc ta wiedza jest interdyscyplinarna. Po ukończeniu takich studiów, taki świeżo upieczony inżynier może pracować w bardzo wielu miejscach. Wiesz co, wydaje mi się, że twórcy OceanGate chyba naszego podcastu nie słyszeli, bo z tego, co się słyszy o tym tragicznym zdarzeniu, ale także włosy jeżdżą na głowie, jak nie dochowywano procedur, nie zatrudniano właśnie inżynierów, specjalistów od tych materiałów, to wręcz w głowie się nie mieści, jak daleko mogła pójść niekompetencja i niedbałość o procedury, a wydawałoby się, że no, specjaliści tego przecież już są. Ja obawiam się, że w wielu przypadkach decydował właśnie przypadek, zbieg okoliczności. Ale no niestety, bardzo często się zdarza, że jakaś wada, która nam się wydaje, że nie jest istotna, z tego powodu, że mamy za mało informacji, wiedzy. W zależności od użytkowania danego wyrobu, w jednych warunkach ona jest nieistotna, a w innych warunkach może powodować katastrofę. Stąd ta nauka cały czas uczymy się, zbieramy tą informację. Co jest dla nas problemem? Że ta informacja nie jest chętnie udostępniana. No chociażby awaria, prawda? A przecież każdy nasz eksperyment nieudany to jest ogromna wiedza. A co dopiero takie zdarzenie? Takim spektakularnym przykładem dla mnie jest awaria w elektrowni w Fukushimie, gdzie było bardzo dużo zdarzeń, które miały miejsce albo w tym samym czasie, ale po kolei, ale skutek był tragiczny dla całej naszej cywilizacji. A okazało się, że podczas opracowania konstrukcji, założenia, ktoś nie przewidział, że niektóre materiały mające bardzo wysoką temperaturę topnienia, jednak w kontakcie ze sobą mogą tworzyć stop o niskiej temperaturze topnienia. Nikt po prostu wtedy nie przewidział. A ja stawiam też, że po prostu nie zdawali sobie sprawy. Nie wiedzieli. I robiąc te badania teraz, dlatego te badania są ważne, ale problem jest taki. Nie mamy standardowej aparatury. Nie mamy standardowych procedur. Metod badawczy. Więc kto się podejmuje badać i rozwijać tą naukę, jako naukę odlewnictwa, inżynierię, my mówimy, inżynierię ciekłego metalu, musi zaczynać od zera. Niesamowite. Przypomniałem to też katastrofę przecież wahadłowca, która nastąpiła ze względu na niespodziewaną temperaturę, zbyt niską, rzadką w tym klimacie, ale jednak przecież zdarzającą się. Ale tam był jeszcze inny problem. W różny sposób jest to opisywane w publikacjach takich w gazetach i nienaukowych, nie stricte naukowych. Izolacja cieplna, która jest bardzo istotnym elementem całego
statku kosmicznego, wahadłowca, ona jest łączona z samym ciałem metodami lutowania. I po prostu no, był nieodpowiednio dobrany stop. W tych warunkach, ja oczywiście to bardzo upraszczam, ale skutek był na którymś z etapów, znów, nie było tej wiedzy, że kombinacja tych materiałów, bo lutowanie, czy łączenie, u nas to nazywa się lutowanie, a po angielsku to jest high temperature brazing, to wysokotemperaturowe łączenie materiałów. No też nie było wiedzy, jak te różnorodne materiały w kontakcie ze sobą, kiedy pojawia się ciekła faza w postaci tego stopu lutowniczego, inaczej się zachowuje niż wydaje nam się, że powinien zachowywać. Bo tu trzeba brać pod uwagę i skalowanie obiektu, prawda? Inaczej na próbkach małych, a inaczej na ogromnych obiektach atmosfera wpływa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko razem musi być brane pod uwagę. Nie było tej wiedzy. I nieprosto jest przenieść wiedzę, którą możemy otrzymać ze względu na ogromne ograniczenie aparaturowe. Ogromne. No chociażby mamy bardzo taki dobry przykład additive manufacturing, lazy spark synthesis, gdzie wykorzystywany jest laser albo czasami plazma jest wykorzystywana. A jak zachowa się ciekły metal w otoczeniu plazmy? Nie ma tej informacji. A to nie jest tak, jeżeli nie można porównać z wynikami przeprowadzanymi w aparaturze w wysokiej próżni czy z zastosowaniem gazu. Ja akurat miałam to szczęście, że pracowałam w Japonii w laboratorium, które zajmowało się tymi zagadnieniami, ale tych wyników nie można opublikować. Rozumiem już, jak wysokiej klasy problemy napotykamy. A powiedz mi tak bardziej przyziemnie, kto powinien się twoim zdaniem zainteresować tego typu studiami? To są studia interdyscyplinarne. Zdecydowanie osoby, które mają predyspozycje do różnych ścisłych nauk, chociażby matematyka, fizyka. To dobra, ale to dlaczego ma pójść na matematykę, a nie na przykład nie na matematykę, nie na fizykę, tylko na to? Bo zawsze pracę znajdzie. I dobrze płatną. Okej, to jest dobry argument, oczywiście. A właśnie, a z płacami jak to wygląda? Ja myślę, że dla mnie nic nie narzekają. Generalnie. Nie wiem, jak na danym etapie wygląda sytuacja, ale pamiętam, kiedy był ostatni kryzys, i zwłaszcza w Europie, a w Polsce odlewnictwo, zwłaszcza odlewnictwo ciśnieniowe, właśnie tym, czym zainteresował się Musk, miała wzrost ta branża 60%. Wow. Więc to mówi o tym potrzeba, zapotrzebowanie i będzie zawsze. To jest argument. Nie ma bezrobocia, wręcz są dobre płace, super. A kto nie powinien się zainteresować tym kierunkiem? Kto nie powinien zainteresować? Na pewno, jeżeli ktoś ma lekarzy, prawda? Ale i tak przyjdzie do nas. Bo przecież części zamienne, wszystkie implanty i tak dalej. I właśnie to cały czas się wszystko tak zaczyna przywijać, bo ja też pracowałam w projekcie dedykowanym sztucznym sercu. Projekt Sztuczne Serce, gdzie opracowywaliśmy turbinkę dla pompy sztucznego serca i wymogi były bardzo, bardzo wysokie i udało się to zrobić. Więc lekarz musiał nam wytłumaczyć swój problem medyczny, ale musieli pracować z inżynierami, z konstruktorami i z odlewnikami. Więc to wszystko tak się przywija i nie wiadomo, kto kiedy do kogo przyjdzie. To jaką byś miała radę dla osoby, która potencjalnie jest zainteresowana właśnie tego typu kierunkiem? Co powinna zrobić w perspektywie roku, dwóch, jak zanim się wybierze na studia? Wydaje mi się, żeby być pewnym w swoim wyborze, bardzo proste praktyki. A, praktyki? Gdzie? Dlaczego nie? W zakładach przemysłowych, w instytucjach naukowych. I to tak można po prostu spytać? Nie? Ciekawe. Teraz jest lato, dlaczego nie? Ja co roku przyjmowałam kilka osób. Co więcej, czasami można nawet zarobić. Zawsze mówiłam, że lepiej zarobić w instytucie niż w kawiarni. To zdecydowanie. Bo to jest wiedza. Tak, oczywiście jest wiedza. Polecamy praktyki w instytucie, ale także oczywiście w zakładach przemysłowych. Warto się zainteresować. I o co pytać? Czy mógłbym odbyć praktyki z zakresu odlewnictwa? Tak. Super.
i zobaczyć, czy to się podoba, czy się nie podoba. I bardzo wiele osób przekonała. Kontynuują. Więc to na pewno coś, co może na wiele lat człowieka zaangażować i będzie miał satysfakcję. Oczywiście, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, no, dla naukowców nie jest tak wysoko. Ale to jest problem ogólny, krajowy. To nie jest w instytutach Polskiej Akademii Nauk, czy resortowych, czy na uczelniach. No, ale więcej cierpliwości. Ja myślę, że będzie lepiej. Też mam taką ogromną nadzieję. A co zaskoczy kogoś, kto się wybierze na tego rodzaju studia, czego nie pomyślałby, a prawdopodobnie się przytrafi? No, na pewno zaskoczy, że jest to bardzo, bardzo szeroki zakres, jeżeli chodzi o wiedzę i zapotrzebowanie na wiedzę. Że nadal to jest obszar, pomimo że odlewnik jest jeden z najstarszych zawodów świata, ale nasza wiedza jest nadal naprawdę w porównaniu do chemików, fizyków, no nie jest na tym poziomie. Ale znów, z powodu brak aparatury, brak procedur, brak standardów. No, to jest pocieszające, bo jest dużo jeszcze do odkrycia. Dlatego zawsze znajdą pracę i finansowanie swoich pomysłów. A poleciłabyś osobie ze swojej bliskiej rodziny studiowanie właśnie odlewnictwa? Na pewno, tylko obydwie córki nie wybrały. A dlaczego? No, skoro to jest no, takie ciekawe. Jedna poszła w ekonomię, stosunki międzynarodowe, a druga lekarka. Ale już robiąc doktorat, była zmuszona zająć się inżynierią materiału. Więc tak jak gdyby znów przyszło do nas. Bo nie była takiej możliwości u niej na uczelni zastosowania zaawansowanych technik badań materiałowych, które w instytutach panowskich, w instytutach badawczych są na wysokim poziomie. Mamy laboratoria akredytowane i wyniki, które uzyskujemy, są wiarygodne. A dla medycyny to jest bardzo ważne. Na koniec zawsze pytam o jakieś anegdotki czy nietypowe sytuacje związane z daną dyscypliną. Kojarzą ci się jakieś? No, miałam bardzo wiele nietypowych sytuacji. Wydaje mi się, że właśnie z tym słowem kitchen. Kiedy przyjechałam do Stanów jako postdoc i profesor poprosił mnie odebrać próbki z kitchen i zrobić badanie. Ja poszłam do kitchen, bo mieliśmy prawdziwy kitchen. Wszystko przeszukałam na stole, nie ma. Pod stołem nie ma. Wszystkie szafki, lodówki nie ma. Idę znów go pytam, ale gdzie mogą być dobre? No przecież powiedziałam ci, że w kitchen. Znów jeden nie ma. W końcu poprosiłam moich kolegów. Oni mówią, Natale, kitchen to jest odlewnia. To był taki pierwszy. Super, fajna anegdota. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem była pani profesor Sobczak, specjalistka od materiałoznawstwa, ale też odlewnictwa. Proszę podziwiać przepiękne odlewy. Również. Każdy dzwonek ma swój dźwięk, a to zależy od stopu, który jest zastosowany. Dziękuję bardzo Państwu.